wiemy, że ten fragment jednak leży 111 metrów od brzozy. Więc pytanie numer dwa, na jakiej wysokości oraz w jakiej odległości od miejsca znalezienia ta końcówka skrzydła, którą tu widzimy na tym slajdzie, powinna się oderwać od skrzydła, żeby właśnie wylądować w tym miejscu, gdzie tą część znaleziono. Mamy całą serię różnych zdjęć tej końcówki skrzydła z różnych kamer. Widzimy, że to jest dość spory odcinek, ponad 6 metrów, prawda? Z naszych obliczeń wynika, że to jest 600 kg aluminium w postaci tej końcówki skrzydła. No i teraz zobaczmy, jak to wygląda ze zdjęcia satelitarnego. Tu widzimy samolot, tu jest linia z góry, jak on leci. Tu jest ta brzoza, którą miał uderzyć i stracić tę końcówkę skrzydła, a tu jest to ta końcówka. Więc widzimy, że pomiędzy brzozą a tą końcówką skrzydła jest jakaś droga. Te zielone plamy to oznaczają, że są jakieś tutaj drzewa, krzaki. Po lewej stronie od tej drogi jest to jakby polana i najwyraźniej widać, że ta końcówka zatrzymała się na pierwszej ścianie tego zagajnika, tych drzew, które widzieliśmy na pierwszym zdjęciu za tą drogą. I co ciekawe, że znalazła się po prawej stronie tego śladu osi lotu samolotu, chociaż oderwała się z lewej strony. Także proszę o tym chwilowo pamiętać. Zanim dojdę do konkretnych animacji, symulacji tego incydentu lotu z tej końcówki skrzydła, najpierw chciałbym trochę wprowadzić pojęcie oporu powietrza. I również zwrócić uwagę, że symulacje, jakie zrobiłem, były zrobione z tymi samymi najgorszymi parametrami, że tak powiem, prędkości poziomej i pionowej, czyli w dalszym ciągu utrzymuje ruch pionowy do góry 19,2 metra na sekundę, żeby dać szansę, że tak powiem, tej końcówce jak najdalej dolecieć od miejsca urwania. Te obliczenia są zrobione razem we współpracy z moim kolegą z Wydziału Mechaniki, profesorem Brownem. Profesor Brown jest jednym z trzech Distinguished Professor, czyli najbardziej wysokiej rangi profesorów w dziedzinie aerodynamiki, pracujący tutaj na Uniwersytecie w Akronie. Kawałek skrzydła, też właśnie ten fragment skrzydła, który znaleziono 111 metrów za brzozą, tuż przed urwaniem od samolotu. Czyli widzimy te zielone linie, to są linie, jak powietrze przepływa wokół tego skrzydła. Widzimy, że jest to prawidłowy przepływ, czyli te strugi powietrza nie odrywają się od powierzchni skrzydła, czyli opór jest mały i stosunkowo i wykształcona jest tak zwana lift force, czyli siła podnosząca, utrzymująca samolot w powietrzu. W momencie, kiedy tylko urwiemy to skrzydło, co się dzieje? Widzimy, że mamy ogromną ilość turbulencji zaraz za tym skrzydłem. Turbulencje są jakby miarą oporu, czyli widzimy tutaj z tych obliczeń, jaka gwałtowna jest różnica między oporem tuż przed urwaniem i za urwaniem tego skrzydła. Popatrzmy teraz na ciśnienia. Tak samo tuż przed urwaniem i zaraz po. Tak jak być powinno, przed urwaniem ciśnienie wysokie, duże, jest tylko na krawędzi skrzydła tego samolotu. Tam te cząsteczki powietrza uderzają w tą krawędź, ale jest to bardzo wąska krawędź, więc dlatego opór jest mały. W momencie, kiedy urwiemy to skrzydło, momentalnie to
ciśnienie przesuwa się na całą powierzchnię, to wysokie ciśnienie przesuwa się na całą powierzchnię tego skrzydła. Co, o czym to świadczy? Świadczy o tym, że ta powierzchnia zaczyna zachowywać się jak spadochron. Jest to lekka powierzchnia, ustawia się prostopadle tą swoją dużą powierzchnią w jakichś momentach swojego ruchu do ruchu powietrza i przez to wyhamowuje bardzo szybko swoją prędkość. Więc urwanie mamy fragmentu skrzydła, po urwaniu następuje gwałtowne wyhamowanie skrzydła spowodowane zmianą pozycji zwiększającą ciśnienia powietrza, o których mówiłem, w kierunku przeciwnym do ruchu skrzydła oraz podciśnienia z przeciwnej strony, o których mówiłem też, ze względu na te turbulencje, spowodowanym odrywaniem się strug powietrza od powierzchni skrzydła. Dlatego w tym miejscu, w tej części tego ruchu jest to działanie, jak ja nazywam to, jak spadochron. Po wyhamowaniu tej dużej prędkości, ponieważ wiemy, pamiętamy, że opór jest proporcjonalny do prędkości do kwadratu, ten opór wtedy przestaje być już tak istotny i już mniej szybko, ale również wyhamowuje dalej to skrzydło i opada na ziemię. Więc zobaczmy pierwszą symulację. Jest to samolot z boku, 20 stopni. W tym momencie właśnie mamy urwanie tego skrzydła. I teraz już ono leci tak, jak samo po prostu chce i pozwala mu na to opór powietrza i grawitacja. Zobaczmy następne symulacje. Teraz z tyłu jesteśmy za tym samolotem, po lewej stronie mamy skrzydło i teraz się urywa. I co widzimy, że ma tą tendencję przede wszystkim obrotów, taką chaotycznego jakby liść niemalże odlotu, obracania się i spada prostopadle, co ciekawe, prostopadle do ziemi, pionowo. Zupełnie tak jak na tym zdjęciu, na którym mieliśmy szansę znaleźć ten fragment tego skrzydła w lasku, o którym mówiłem. Jeżeli bym założył, że ten odcinek tego skrzydła odrywa się na tym drzewie, to zgodnie z tą symulacją aerodynamiczną uderza on w ziemię 12 metrów dalej, nie 111 metrów, tylko 12 metrów dalej i uderza z ogromną dość prędkością, prawie 100 km na godzinę. Czyli gdyby tam uderzył, no to oczywiście zostawiłby ślad. Pamiętamy, że tam są jakieś drzewa. Może by się jeszcze przesunął czy przeturlał jakiś odcinek, ale na pewno nie doszedłby do 111 metra. Więc możemy użyć teraz tą samą krzywą i rozwiązać tak zwane rozwiązanie odwrotne, czyli podnieść jakby ten odcinek, fragment tego skrzydła z powrotem do samolotu z miejsca, gdzie on naprawdę został znaleziony. Jeżeli to byśmy zrobili, to wynika z tych symulacji, że moment oderwania tego skrzydła musiał być co najmniej 26 metrów powyżej gruntu i 70 prawie metrów za brzozą, czyli 42 metry przed miejscem, gdzie znaleziono ten fragment skrzydła. Dlaczego musi być przynajmniej 26 metrów nad gruntem? Po pierwsze dlatego, że w momencie lądowania na tych drzewach, gdzie tutaj widzimy jeszcze raz na tym zdjęciu, w takiej sytuacji by zwolniłby albo zmniejszyłby swoją prędkość do około 40 km na godzinę. I tutaj widzimy, że ten fragment on nie opadł tutaj bez prędkości. Tutaj widzimy złamanie tych drzew, one są wszystkie wygięte, czyli byłaby tutaj prędkość jakaś tego skrzydła. Pamiętamy, że jest to na początku tego zagajnika, czyli jest to uderzenie niemalże lądujące na tych drzewach przy ich spodzie, tak jak to jest widoczne tutaj. No i gdyby to była większa prędkość, gdyby na przykład to się dorwało na wysokości 6 metrów czy podobnej, ale w
pobliżu tego 111 metra od Brzozy, czyli w tym miejscu, gdzie to znaleziono, to ta prędkość byłaby znowu 100 km na godzinę. 600 kg uderzające w te drzewka z prędkością 100 km na godzinę po pierwsze by większą szkodę zrobiło tym drzewkom, a po drugie samo by było bardziej zniszczone. Czyli ta prędkość 43 km jest prawdopodobna, jest realistycznie pokazana przez to zdjęcie. Druga rzecz, że pamiętamy, że to skrzydło musiało lecieć na prawo od osi lotu samolotu, z lewej strony. Skrzydła w samolocie Tu-154M mają około 19 metrów długości, czyli jeżeli odrywamy 6 metrów czy 6,5 metra, to w dalszym ciągu te 13 metrów czy 12 metrów to skrzydło musi skierować się na prawo. Ten ruch na prawo jest tylko możliwy, jeżeli mamy przynajmniej 26 metrów wysokości. W przeciwnym razie jest to po prostu niemożliwe. Po prostu ta konfiguracja tego skrzydła nie ma czasu na to, nie ma miejsca na to, żeby tak się ustawić, żeby móc skierować się na prawo. Czyli te wszystkie analizy są bardzo spójne. Spójne są z pierwszą analizą, że nie mogło dojść do złamania tego, do oderwania tego skrzydła na Brzozie, którą pokazałem na samym początku, a również z tej analizy, że ten lot, jeżeli się już coś musiało urwać, to musiało być mniej więcej 70 metrów za Brzozą, 26 metrów powyżej gruntu. Przypatrzmy się jeszcze raz bliżej zdjęciom, to tak jakbyśmy z góry patrzyli i z boku. Więc tu mamy tą Brzozę, tu mamy tą drogę. Moim zdaniem oderwanie się fragmentu skrzydła nastąpiło w tym miejscu, mniej więcej na wysokości tej drogi. Wtedy tylko, pamiętam, ten kwadracik zielony ma 20 metrów, jeżeli chodzi o każdy bok długości, czyli mniej więcej gdzieś w tym miejscu ten lot tego skrzydła musiał tak się tutaj toczyć i tak widać, że nie ma tutaj drzew aż do tego miejsca, które by ten fragment mogło zatrzymać, co też widzieliśmy wcześniej. Chciałem jeszcze tutaj dalej pokazać, więc ta krzywa, która jest tutaj na dole, to jest krzywa proponowana przez MAK. Jest to trajektoria MAK-u, czyli oni uważają, że to samolot był tutaj 6 metrów nad ziemią. Jeżeli ten odcinek jest 6 metrów, no to gdzieś w tym miejscu musiało być jakieś 2 metry, 1,5 metra, czyli już w tym miejscu jeszcze, jeżeli dodamy kąt położenia tego samolotu, to prawdopodobnie on musiał rysować swoim ogonem i kołami po ziemi. No gdyby tak było, to oczywiście nie mógłby przyspieszyć i nie mógłby zwiększyć swojej wysokości, tak jak proponuje tu MAK. Tym bardziej, że nie mając tego fragmentu skrzydła, potem sobie leci poziomo, potem znowu idzie do góry. Takie możliwości są w ogóle nierealne, jeżeli chodzi o fizykę, aerodynamikę samolotu bez 1/3 długości końcówki skrzydła. Tak jak mówię, mniej więcej stało się to tutaj na wysokości 26 metrów, którą zaznacza ta czarna linia. Jest to trajektoria wyznaczona właśnie przez kolegów z Polski. Jest to spójne, tak się składa. Nie wiedziałem nawet o tym. Moje wyniki były zupełnie niezależnie zrobione nawet od tych wyników trajektorii. Dopiero w ostatnim etapie, żeśmy się podzielili swoimi wynikami. I okazuje się, że to pasuje dokładnie do tej krzywej wyznaczonej przez TAS. Wnioski końcowe. Fragment skrzydła samolotu Tu-154M nie może urwać się na Brzozie i być znaleziony 111 metrów od Brzozy, gdyż według symulacji komputerowej upada na ziemię w odległości od 10 do 12 metrów od Brzozy. Najbardziej prawdopodobne miejsce oderwania fragmentu skrzydła jest na wysokości 26 metrów oraz w odległości 42 metrów od miejsca znalezienia. W tej sytuacji skrzydło musiało urwać się 69 metrów za Brzozą. Na dole pokazuję tutaj dwa takie linki do
wideo zrobionych na prawdziwych wypadkach samolotowych, gdzie urywają się skrzydła. Nie wiem, czy to będzie widoczne, ale może włączę to przynajmniej ten jeden fragment. To jest inny oczywiście samolot i tutaj widzicie Państwo, zaraz się urwą te skrzydła i proszę zwrócić uwagę na te fragmenty. Tutaj są fragmenty, one właśnie tak się poruszają, jak w mojej symulacji, a samolot sobie leci niezależnie dalej. Także jest to jakby eksperyment, który pokazuje, że moje symulacje mają zachowują tą samą fizykę, jaka jest w rzeczywistości. Następny taki element, tutaj jest trochę większy samolot, leci tuż nad ziemią. Tutaj widzimy kilka fragmentów wyłączonych z wideo, ułamanie tego skrzydła, tutaj skrzydło już dotyka ziemię, czyli ma momentalnie, tutaj jest w milisekundach te momenty są pokazane i tutaj już to skrzydło pionowo uderza w ziemię, a samolot traci swoją wysokość, ponieważ leciał bardzo nisko nad ziemią, momentalnie dotyka ziemi. Ja może jeszcze dodam jedną rzecz. W tej chwili aproksymacja wysokości pokazuje, że samolot przeleciał wyżej ponad tym drzewem i nie miał kontaktu z brzozą. To potwierdzają kolejne symulacje profesora Biniendy lotu oderwanej końcówki skrzydła. I jednocześnie muszę powiedzieć, że zajmujemy się w tej chwili również możliwością wykonania beczki autorotacyjnej i pierwsze wstępne wyniki, które już mamy, wskazują na to, że urwanie tego skrzydła nie mogło nastąpić w pobliżu brzozy. To zdarzenie musiało mieć miejsce dużo dalej, więc najprawdopodobniej nie ma związku z tą brzozą. Skutkiem tych badań są wnioski, które kwestionują w sposób zasadniczy wyniki prezentowane nam jako rzeczywisty przebieg wydarzeń zarówno przez panią Anodinę, jak i pana Millera. Przebieg wydarzeń był inny. Samolot leciał na dużo większej wysokości, nie uderzył w brzozę, a skrzydło oderwało się na skutek ciągle jeszcze nieznanych okoliczności w innym miejscu, 69 metrów za miejscem, w którym znajdowała się brzoza.